Kupiłem serometa, zapierdala jak kometa. Mówię tobie, to nie jest żadna tandeta. Bierze nim wszędzie, gdzie tylko mnie poprowadzi. Chłopie, prawdziwy sprzęt na topie, o takim tylko marzyć. Podkręcam coś w nim i lecę stówę na godzinę. Z prędkością światła mijam ciągłe linie. Ma dwa koła, nie brakuje też kierownicy. W dzisiejszym odcinku chciałem wam przedstawić mojego komara. I jest to komar typ 2352. Właściwie składak. Silnik pochodzi od motorynki 0,23. Rama od modelu 2350. Przednie zawieszenie od Rometa 53. Koło również pochodzi od komara, tylne od trzybiegowego Rometa. Został poskładany praktycznie z części zdobytych na złomie lub kupionych okazjonalnie. Silnik przeszedł remont. Ma nowy gaźnik, zapłon, wał. Na dworze zostało pomalowane. Ma dobre osiągi, nie sprawia kłopotów. Przebieg nie jest znany, gdyż został kupiony w fatalnym stanie. Tu mamy drugiego komara. Model 2350 PN oryginał, 76 rok. Nieoryginalny bagażnik, lecz również pochodzi z epoki. Malowanie wiśniowy, lakier jak w oryginale. Wszystko jest kompletne, sprawne, również po remoncie. Oba motorowery są do jazdy, no lecz nie posiadają dokumentów, no ale to się mówi trudno, kto tam jeździ z papierami. Teraz zapraszam na jazdę brunym modelem 2352W. Mam Romet, zajebisty sprzęcik Romet i czuję się w niebo wzięty Romet. Nim ścinam zakręty Romet, duży rowerek na dodatek piękny. Mam Romet, zajebisty sprzęcik Romet i czuję się w niebo wzięty Romet. Nim ścinam zakręty Romet, duży rowerek na dodatek piękny.